Na program zaprasza Telcap, dostawca usług w najnowocześniejszej technologii. Światłowód do mieszkania. Już po raz trzeci prezydent Pruszkowa zaprosił mieszkańców na festyn na Gąsinie. Oprócz gwiazdy wieczoru nie zabrakło atrakcji towarzyszących, występu uczniów z pruszkowskiej dziesiątki i ogniska muzycznego, wymiany książek czy słodkiego poczęstunku. Przy szkole na Gąsinie zagrały już takie gwiazdy jak Małgorzata Ostrowska czy Złoty Manam. W tym roku mocnym brzmieniem muzycznym publiczność rozgrzał oddział zamknięty, znany z takich hitów jak Party, Obudź się, Andzia ja czy Gdyby nie ty. Łączymy stare lata znowu z tym, co się dzieje teraz. Połączyliśmy wszystko. Trzy pokolenia mamy. Będzie trochę tak, jak wygląda Kłótnia z kobietą. Najpierw nowości, a potem stare hity. A powiedzmy kilka słów o waszym składzie, bo on się na przestrzeni lat zmieniał. W jakim teraz jesteście składzie? Kto na czym gra? Kto jest wokalistą? W konkretnym składzie jesteśmy. Ja śpiewam, Wojtuś gra na gitarze. Reszta Macie jest, gra na bębna, reszta na jest doskonała. A znacie w ogóle Pruszków? Może macie jakieś wspomnienie pozakoncertowe z tym Oczywiście. Miejscem? Pierwsza myśl, jak ja mówimy słowo Pruszków. Dużo przyjaciół mam, Oczywiście. Którzy dzisiaj Czapa, pojawią. Czapa, świętej pamięci. Czapa, taki akustyk. Ja po nazwiskach pamięci. Nie mogę powiedzieć. W każdym razie ja miałem wiele lat próby. Tutaj w Domu Kultury takim w Pruszkowie. Kamyku? Tutaj w pruszkowskim Kamyku? Nie pamiętam, może tak. Nie pamiętam, czy się nazywał Kamyk, czy nie. Wiem, że tak fajnie po schodkach się schodziło na dół. Nie, no to stare czasy, ale wiele lat tu przyjeżdżaliśmy. Jak dobrze się Pruszków kojarzy? Dobre wspomnienia? Bardzo dobre. Jedynym muzykiem, który gra w grupie od początku, jest Wojciech Łuczaj-Pogorzelski. Kompozytor, współzałożyciel i gitarzysta oddziału zamkniętego od 1979 roku. Jak się okazało, historia nazwy zespołu nie jest przypadkowa. Powinniście się znaleźć na oddziale zamkniętym i oddział zamknięty ktoś z fanów napisał. Wstajemy rano, kac, oddział czubki, sróbki, oddział... Słuchajcie, mamy nazwę. Oddział zamknięty, naprawdę, stąd się wzięła ze nazwa. Ze ściany. Przysięgam. Ojejku, przez 40 Dziękuję. Lat usłyszałem esencję. Skąd się wzięła nazwa oddział zamknięty? Ze ściany. Koncert zakończył się o 19:30, a fani mocnych brzmień mogli czuć się usatysfakcjonowani. Za rok kolejny festyn na Gąsinie powinien odbyć się już w sąsiedztwie nowego gmachu szkoły numer 10.